GT, czyli Gran Turismo. Właśnie takim dopiskiem oznaczane są samochody, często dwuosobowe coupé sportowe, które pozwalają przemieszczać się na długie dystanse. Jest wiele przykładów tego nurtu, ale jednym z nich jest właśnie dzisiejszy McLaren GT, którego mam zamiar Wam zaprezentować. Dajcie na początek suba i śledźcie nas na Instagramie, gdzie znajdziecie sporo świetnych materiałów moto i zapowiedzi naszych przyszłych odcinków. A teraz intro. Najznamienitsze przykłady segmentu GT to wszelkiego rodzaju Aston Martiny, zaczynając od DB Mark III Jamesa Bonda, czy DB9 lub nowego DB11, Ferrari 599 GTB Fiorano, czy Porsche 911. Samochody GT cechują się często większą masą od innych sportowych egzemplarzy, zapewniają większy komfort podróżowania, a także zazwyczaj napędzane są silnikiem znajdującym się z przodu. Tu dobrym przykładem jest Ferrari 812 Superfast, czy będące bezpośrednim konkurentem McLarena GT, przepiękne Ferrari Roma. McLaren zaskoczył swoich fanów, gdyż do tej pory kojarzony był z atletycznymi modelami stworzonymi do bicia rekordów prędkości. Najmniejszą wagę przykładano do stylistyki, dlatego była ona najczęściej zupełnie niewyróżniającą się, choć nie można tego powiedzieć o pięknym McLarenie P1 czy F1. I do tego portfolio samochodów egzotycznych dołączył McLaren GT, wciąż oferujący przyjemne przyspieszenie, ale mający też znacznie więcej. Przestrzeń na bagaż, wygodne zawieszenie oraz skórzaną tapicerkę i najwyższej klasy system audio. To znaczy skupiono się tu na tym, co do tej pory nie było tak istotne, by nowym GT można było spokojnie pokonać trasę do Monako bez koniecznej wizyty u fizjoterapeuty. Wciąż jednak jest to przepiękny McLaren. Patrząc na nowego McLarena GT, powinniście zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim na tą gładko opadającą linię dachu w kierunku tyłu. Tył kończy się bardzo charakterystycznym dla sportów motorowych ducktailem. To będzie widać, jeżeli troszeczkę obniżymy się i zobaczymy, jak właśnie ta lotka została wykonana. Charakterystyczną cechą samochodów supersportowych, ale też przede wszystkim McLarena, są te fantastycznie podnoszone do góry drzwi. Lekko w bok i lekko do góry, co ma pewne wady. Łezkowate przednie reflektory oraz tył, który bardzo mocno na przykład mnie przypomina McLarena Speedtail, czyli w tym momencie topowy model. Lakier, który pokrywa całe nadwozie, to Supernova Silver i co prawda brakuje mu tej krzykliwości, która jest zupełnie charakterystyczna dla modeli takich jak 765LT, czy też 570S, czy też chociażby hybrydowy McLaren Artura, ale dzięki właśnie temu lakierowi prezentuje się super elegancko i tak bardzo pasuje do konkurentów w rodzaju Ferrari Roma, czy też Astona Martina DB11, samochodu Jamesa Bonda. Nowy McLaren GT, reprezentując na swój sposób półkę modeli Gran Turismo, teoretycznie ma z kim konkurować. Czysto teoretycznie, bo choć rywalizacja mogłaby być ostra, to jednak brak prawdziwie bezpośredniego odpowiednika tego modelu. Dlaczego? Głównie z uwagi na centralne umiejscowienie silnika oraz karbonowy monokok. Każdy z konkurentów, którego wymienię, posiada silnik w innym miejscu, normalnie otwierane drzwi i normalną konstrukcję. Co wybieramy dzisiaj? McLaren GT świetnie pasuje w zestawieniu z Ferrari Roma, z Astonem Martinem DB11 oraz Porsche 911 Turbo S. Tu spokojnie mógłby znaleźć się jeszcze Bentley Continental GT. Zatem porównując McLarena GT do wyżej wymienionych, to cechuje się podobną długością nadwozia wynoszącą 4683 mm. To lekko więcej niż Roma, dużo więcej niż 911 Turbo S i dużo mniej niż Aston Martin DB11. Rozstaw osi mają już jednak zbliżony, poza Porsche. McLaren GT może pochwalić się wartością 2675 mm. Silnik umieszczony jest z tyłu, tuż za przednią kabiną, czyli mamy go gdzieś tam za plecami, siedząc we wnętrzu. Jest to 4-litrowe V8, podwójnie turbo doładowane, o mocy 620 koni i przy tym, ciekawostka, 630 Nm. Jeśli chodzi o kabinę, którą już lekko Wam pokazywałem,
to ma ona charakterystyczną też ilość miejsca, jak na kabinę znajdującą się w karbonowym monokoku. Ten monokok daje o sobie znać właśnie tutaj. Widzimy ten dość szeroki próg. Tu chciałem natomiast zwrócić uwagę na to, że poza tymi fantastycznie podnoszonymi do góry drzwiami, widać, że drzwi zabierają ze sobą również sporą część progu, co ułatwia wsiadanie, chociaż to i tak jest mocno karkołomne. W przypadku supersportowych samochodów ważna jest sucha masa własna, a ta w przypadku McLarena jest imponująca. Podobnie jest w przypadku Ferrari, natomiast Aston Martin i Porsche są przy nich grubymi świnkami. Takie wartości w przypadku McLarena udało się osiągnąć dzięki szeregowi elementów z włókna węglowego oraz właśnie zmniejszonemu silnikowi V8 opracowanemu przez inżynieryjnego giganta Ricardo. A projekt silnika zaczynał jako nissanowska konstrukcja do amerykańskiego IndyCar. Pod względem diety wystarczy wymienić aluminiowo-kompozytowe panele nadwozia, monostrukturalny karbonowy dach, karbonowe są także obudowy lusterek, przednia dokładka czy tylny dyfuzor. Zauważcie jednak, że nie ma tu znacznej ilości aerodynamiki, są natomiast piękne aluminiowe felgi oraz rozbudowane sportowe hamulce. No to co, wsiadamy i znowu, najpierw tyłek, później nogi. Najpierw tyłek, a potem nogi. Kiedy wsiadamy do wnętrza McLarena GT, od razu rzuca się w oczy to, że jest tutaj ładnie, komfortowo. Ekskluzywnie prezentuje się to wnętrze na pewno. Siedzimy sobie na dwóch skórzanych fotelach, które są bardzo, bardzo cieniutkie, ale przy tym świetnie trzymają ciało. Są to fotele takie w stylu kubełkowym. Dodatkowo od razu rzuca się w oczy to, że relatywnie jest tutaj mało miejsca na nogi, bo ta karbonowa wanienka, ona się tutaj zwęża. Nie mamy wcale tyle miejsca, ile byśmy mieli w innym sportowym GT. To jest właśnie troszeczkę na minus. Przede mną natomiast znajduje się to, co jest fantastyczne w tym wypadku. Piękna, trójramienna kierownica, pozbawiona wszelkich przycisków. Jest ona całkowicie, w całości wykonana z karbonu, bo też ten konkretny egzemplarz otrzymał pełen pakiet karbonowy tutaj we wnętrzu. Za kierownicą dwie gigantyczne łopatki, za kierownicą działające tak, że po prostu można z każdej strony klikać plus albo minus, bo one są po prostu z jednego elementu. No i tutaj może to kogoś dziwić, ale znajdują się aż cztery manetki. I oprócz tego, że służą one po prostu do wycieraczek, do obsługi tego komputera pokładowego znajdującego się za kierownicą, to ta manetka jest bardzo ważna, bo służy nam do podnoszenia przedniego nosa. Czyli w momencie, w którym chcemy pokonać jakiś wyższy krawężnik, jakiś wyższy próg zwalniający, możemy podnieść sobie przednią oś, dzięki czemu nie zahaczymy. Chociaż tak naprawdę już zawieszenie McLarena GT jest na tyle wysokie, że nie powinny takie krawężniki być problemem. Przede mną znajduje się też wyświetlacz prezentujący nam zegary w tym takim trybie zupełnie komfortowym. Na środku klasycznie znajduje się obrotomierz, ale w przypadku, w którym przełączymy tryb jazdy, uruchomimy na przykład tryb sportowy, to tutaj już nam się grafika zmienia. Żeby uzyskać dostęp do tej zmiany trybów jazdy, musimy kliknąć przycisk Active. Bez kliknięcia przycisku Active jakakolwiek zmiana na tych pokrętłach nie będzie skutkowała zmianą trybu jazdy. Na środku deski rozdzielczej znajduje się pionowy wyświetlacz systemu multimedialnego, który działa tak sobie, bo jest mało responsywny ten dotykowy wyświetlacz. Widzicie tego gościa tutaj? Ten gość ma kask taki z motorsportu i to jest fantastyczny w ogóle detal, który tak mi się jakoś dobrze po prostu kojarzy z historią tej marki. Tak to brzmi. Wyposażenie tej wersji to m.in. w pełni karbonowy pakiet, a także pakiet wnętrza McLaren Lux Porcelain and Black za 12,5 tysiąca euro. 10-ramienne aluminiowe felgi MSO, karbonowo-ceramiczne hamulce, opony Pirelli P-Zero. Przyczyniło się to wszystko do obniżenia masy samochodu i nadania mu statusu quo. Pozycja za kierownicą jest świetna. Niska, a ciało doskonale przywiera do cieniutkich sportowych foteli. Jeśli chcecie ich pozycję jednak dostosować, to prawdopodobnie motoryzacja nie znała do tej pory niczego bardziej skomplikowanego. Za ich obsługę odpowiadają przyciski, których nie jestem w stanie Wam pokazać, bo nie widziałem ich do tej pory na oczy.
znajdują się gdzieś pomiędzy prawą częścią przedniego fotela a tunelem środkowym i korzystacie z nich na czuja. W kwestii walorów praktycznych to wbrew pozorom są tu schowki. Przykładowo dwa przedziwne zamykane schowki w boczkach drzwi. Widoczność dookoła jest taka sobie, słupki dietę mają już za sobą, do tyłu widać niewiele, a przy cofaniu pomoże dobrej jakości kamera, której obraz pojawia się na wyświetlaczu za kierownicą. Nad pasażerami znajduje się przeszklony, przyciemniany dach, do którego obsługi przygotowano dotykowy panel na podsuficie. Powiem Wam, że silnik w McLarenie GT niezwykle chętnie wkracza na wysokie obroty. O tym też świadczą te wartości, które Wam zaprezentowałem. Świadczą o tym, że raczej jedzie się nim dość dynamicznie, o ile tylko uda nam się zebrać trakcję, która no jest tutaj problemem nawet na suchych nawierzchniach. W tym momencie jest ona lekko mokra i w momencie, w którym przełączymy się z trybu komfort na tryb sportowy, to zaczyna być już ciekawie i pewne poślizgi się pojawiają. Tego samochodu nie trzeba zdecydowanie zmuszać do tego rodzaju jazdy, bo po prostu sam wyrywa się do przodu, a przy tym w zachowaniu stabilności nie pomaga tutaj automatyczna skrzynia biegów SSG, która, no, przyznam, że działa dość brutalnie. McLaren GT technicznie jest wyjątkowym samochodem. Producent mocno przyłożył się do jego projektowania. Ponad 2/3 elementów konstrukcyjnych jest tu całkowicie nowe. Ma mniejsze turbosprężarki, jak w 720S, i całkowicie przeprojektowaną instalację hydrauliczną. Zapewnia to bardziej odpowiednie dostarczanie mocy, ale sprawia także, że sam silnik jest niższy niż do tej pory. Co ciekawe, krótki zwis i prześwit wynoszący 10 cm sprawiają, że McLaren GT jest samochodem łatwiejszym do prowadzenia po mieście. Nie trzeba aż tak obawiać się o krawężniki i zjazdy do garażu podziemnego, a dodatkowo jest też możliwość podniesienia przedniego nosa, by poradzić sobie z większymi przeszkodami. Tyle, że nie zrozumcie mnie źle, układ tłumienia radzi sobie nieźle i lepiej izoluje nas od nierówności względem innych superkarów, ale względem aut GT robi to tak sobie. Koła mocno i sztywno wypadają w nierówności poprzeczne, a najgorsze w tym wypadku są studzienki. Sztywna konstrukcja zachowuje się w mieście jak auto torowe. Zawieszenie jest oczywiście dużo mniej wyrafinowane niż w bardziej sportowych przykładach tej marki, gdyż lepiej izoluje kierowcę od nierówności. Układ kierowniczy również nie jest tak bezpośredni jak w przypadku 720S, ale to plus przy tego rodzaju samochodzie. Zbyt ciasna jak na GT kabina w całkowicie karbonowej wanience. Pojemność obu bagażników, 570 litrów, pozwoli spokojnie na przewiezienie dużej ilości bagaży. Cudowne, podnoszone do góry drzwi, nawiązujące do najbardziej sportowych samochodów tej klasy. Tylne klosze lamp oraz ilość przeszkleń przywodzą na myśl topowego McLarena Speedtail. Piękna, sportowa linia pozbawiona wszelkich aerodynamicznych udziwnień dodaje GT elegancji. Średnie zużycie paliwa na trasie wynosi 8-9 litrów na 100 km. To jest samochód, który świetnie się prowadzi. Prowadzi się tak mniej więcej doskonale jak testowany niegdyś Lexus LC500, który jest też takim klasycznym GT, ale w tym wypadku, mimo że konkuruje z McLarenem GT, to z tą swoją ceną i tak jest na tej półce jakby takiej budżetowej. Ale w momencie, w którym uświadomiłem sobie, że jest to auto, które gra w tej samej lidze co Lexus LC500 czy też Bentley Continental GT, który jest tutaj takim przykładem samochodu wręcz idealnie pasującego do charakteru grupy Gran Turismo, to powiem Wam, że dopadła mi taka konstatacja, że jednak McLarenowi GT wiele brakuje do tego segmentu GT. Już mówię, o co chodzi. Kwestia jest tutaj kilku takich cech charakterystycznych tego modelu, które sprawiają, że odnoszę wrażenie, że w takie dłuższe trasy ten samochód średnio się nadaje. Albo też
do takiej codziennej jazdy samochodem w charakterze daily, czyli po bułki do sklepu, do pracy czy coś takiego. Dość wymieniać. Na sam początek mogę powiedzieć przede wszystkim o drzwiach, które owszem wyglądają fantastycznie. Są otwierane lekko na bok i trochę do góry, tak jak w McLarenach, i stanowią bardzo fajną cechę tego samochodu, ale przy tym, jeżeli gdzieś zaparkujemy na parkingu i ktoś stanie za blisko, no to mamy bardzo małe szanse wejścia do tego samochodu, chyba że chcemy wykonać wślizg przez klapę bagażnika, ale to lepiej, żeby nikt nie widział, bo taki filmik na YouTubie mógłby przykuć uwagę milionów. Dodatkowo pojemność kabiny, no cóż, nie ma tu zbyt wiele miejsca. Oprócz dwóch przednich foteli mamy za sobą już pokaźną półkę, która została położona jakby na tym silniku V8. No i tutaj mamy jakąś pojemność bagażnikową, to imponujące 570 litrów, jednak i tak staje w opozycji do tego, co oferują konkurenci w rodzaju na przykład Ferrari, czy też Astona Martina, czy też Mercedesa AMG GT, Porsche 911, które za tymi przednimi dwoma fotelami najczęściej mają, bądź co bądź, no niewykorzystaną najczęściej, ale jednak tylną kanapę, która może posłużyć do przechowywania jakichś tam dodatkowych bagaży. Najczęściej klasyczne GT posiadały silnik umieszczony z przodu. Było to spowodowane m.in. tym, żeby przede wszystkim zmaksymalizować ilość przestrzeni w kabinie dla pasażerów oraz też zwiększyć ilość, pojemność bagażową. W tym wypadku za przednimi siedzeniami mamy już bezpośrednio tam z tyłu centralnie ulokowany silnik V8, który po pierwsze no, wydaje dźwięki dość głośne, które przenoszone są do kabiny, ponieważ pomiędzy tym przedziałem pasażerskim a przedziałem silnikowym znajduje się jedynie taka połać, jedynie taka półka tapicerowana i nic więcej, więc dość sporo tego hałasu przenoszone jest do wnętrza, a dodatkowo no, kabina nie jest zbyt przestronna, ponieważ jest ulokowana w karbonowej wanience. Z jednej strony daje to dużo takiej sztywności, daje taki feeling samochodu sportowego, z drugiej no, jednak odbiera wiele miejsca, gdyż przez to miejsca na nogi nie ma za dużo, no i dodatkowo jest też głośniej, bo ten karbon te dźwięki bardziej przenosi do wnętrza. McLaren postanowił podejść do kwestii stworzenia tego najbardziej komfortowego samochodu w swoim portfolio nieco inaczej niż reszta konkurentów. Napisał go według przepisu stosowanego w przypadku 570S, czy też bardziej torowych 675LT, czy też nawet hybrydowej Artury, ale dał mu nieco takiego feelingu samochodu komfortowego. I to też stanowi klasę samą w sobie, bo jest to samochód jedyny w swoim rodzaju, samochód, któremu ciężko jest znaleźć tak naprawdę konkurencję na rynku, ale no coś za coś. Klienci, którzy poszukują samochodu do przemieszczania się na długie odległości, prawdopodobnie będą chcieli raczej wybrać coś w rodzaju właśnie Ferrari Roma, czy też Astona Martina DB11, bądź jeżeli nie zależy na im na aż tak sportowych odczuciach, no to mają też dużo luksusowych, sportowych SUV-ów, tak na przykład teraz Ferrari Puro Sangue, czy też Aston Martin DBX. Zresztą to są samochody chyba najczęściej w tym momencie wybierane na te dłuższe podróże. Podsumowując, McLaren GT ma wiele zalet i wiele wad, jak każdy samochód na rynku. Jego głównym problemem jest to, że wygląda i zachowuje się jak super samochód, a wcale nie chce nim być. Ludzie natomiast nie wierzą i postrzegają go jako auto supersportowe. Jest czymś pomiędzy luksusowym Gran Turismo, a niewybaczającym błędów superkarem i stanowi na rynku niszę. I to może być właśnie sposób na klienta. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach, a my widzimy się jutro rano w nowym odcinku Na Poboczu.